być, uczestniczyć bezpośrednio w tychże zmaganiach. Dzisiaj wygrywacie mecze na Warszawie, co też stanowi problem, bo to jest też daleko. Ale gracie tu i wydaje się, że szansa, że więcej kibiców dotrze na wasze mecze, ja również do nich chciałbym się zaliczać. Tym bardziej, że to, z czego jestem bardzo rad, zadowolony, że odnosicie sukces. Bo tak powiem szczerze, że kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby coś takiego, taki nowy klub powstał. Kiedy pamiętam pierwsze rozmowy, kiedy pan wasz trener, wychowawca również, kiedy ja namawiałem szefostwo Związku Piłki Siatkowej do tego, żeby poparli naszą inicjatywę tworzenia w Świnoujściu właśnie tej szkoły mistrzostwa, wiecie, w ramach gimnazjum publicznego nr 1. Dzisiaj to już dzięki wam, to gimnazjum, pan dyrektor Mędrek, już nie jest to gimnazjum, to liceum. Gimnazjum, tak, także trochę się to zmieniło. Ranga szkoły wzrosła. Wasza obecność, wasze funkcjonowanie w ramach tej placówki to właśnie spowodowało. I kiedy tak sięgam historią wstecz, powiem, nie ukrywał, że czekałem na sukces. Jeszcze z panem pierwszym, także nie wiem, czy się będzie łapali tej kategorii wyboru dla Wysoka, ale to próbuję jeszcze czekać. Tej słuszności podejmowania takiej decyzji. Musieliśmy chwilkę zaczekać, bo myślę, że na ten sukces. Myślę, że każde piękne rzeczy wymagają tego. I tak samo tutaj musieliśmy czekać niespełna 3 lata, żeby móc się pochwalić i potwierdzić słuszność tej decyzji sprzed 3 lat. To była decyzja, ale wiadomo, że przez 3 lata był codzienny dzień z różnymi wymogami, z różnymi kłopotami i radościami. I dla całego samorządu tam na czele należą się wielkie podziękowania za codzienne wspieranie tutaj tej naszej inicjatywy.